Cześć. Dzisiaj już trochę podnosimy poprzeczkę, jeśli chodzi o wykresy funkcji wykładniczej i wartość bezwzględną. Co mnie tu czeka? Ano, ten wykres, co tu widzisz, który jest przed twoimi oczyma, możemy zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób będzie wynikał z przekształcenia, a drugi bezpośrednio z tego, co tu mamy napisane. Jakim przekształceniu mówię? Wyciągnijmy minus jedynkę przed to. Czyli jest minus 1 razy i w nawiasie minus 1 plus 2 do x minus 2. To się równa wartość bezwzględna z minus 1 razy wartość bezwzględna 2x minus 2 minus 1. Czyli mam wartość bezwzględna z 2 do x minus 2 minus 1. Tutaj wartość bezwzględna z minus 1 równa się 1. To wynika bezpośrednio z definicji wartości bezwzględnej. I teraz tak. Co dalej? My właśnie. Pierwsza sprawa, czyli tak, pierwszy sposób, co robię, rysuję ten wykres. To jest pierwszy sposób na to. Druga metoda będzie narysowanie od razu tego. I tak, czyli w pierwszej metodzie najpierw musiałam to przekształcić, czyli trochę znać wartość bezwzględną. Ale teraz będzie dużo łatwiej, bo tak, na początku rysuję wykres y równa się 2 do x. Potem przesuwam go o 2 w prawo, czyli 2 w prawo. I 1 w dół. Tyle. A potem trzecia sprawa, że mamy wartość bezwzględną całą, to co? Część znajdującą się pod osią odbijamy nad oś x, czyli odbijamy. Tyle. Jak to wygląda tak naprawdę? Czyli mamy narysowany, że wykres y równa się 2x. Potem przesuwamy go, no nie? 2 w bok, 1 dół, 2 w bok, 1 dół. Kolejno, co mówiłam, to odbijamy nasz wykres. Tak? Czyli tutaj to, co było tu, jest odbite nad oś. Widzisz? Wszystko to poszło nad oś OX. I dzięki temu otrzymaliśmy taki wykres. Koniec. Druga metoda polega, tak jak mówiłam, na rysowaniu tego tutaj, z tej strony. Czyli tak, najpierw nadal rysuję wykres funkcji y równa się 2x. Potem y równa się minus 2x. Potem 2 w prawo i 1 do góry. Tak, bo mamy tutaj jedynkę, która nam mówi do góry. No i czwarte odbijamy. Więc pyk. To był pierwszy krok, tu mamy drugi, czyli mamy naszą funkcję y równa się 2x i ją jakby przerzucamy przez oś OX. W ten sposób rysujemy wykres funkcji takiej minus 2x, tak? To jest ten wykres. Następnie, to przesunęliśmy, prawda? Ten wykres y równa się minus 2x. Tu. Bo y równa się minus 2 do x-owej i mieliśmy go przesunąć 2 w bok i 1 do góry. I to zostało zrobione. Celowo tutaj tych wykresów nie gumuję, żeby na końcu porównać, czy wyszło nam to samo. I tak jak było mówione wcześniej, to co było pod osią, czyli to całe, odbijam nad oś, czyli to poszło tu. Ten punkt tu, tak? Każdy punkt przenoszę nad oś. No i oczywiście łączę. I ostatecznie otrzymałam taki wykres. Widzisz, te wykresy są takie same, a otrzymane w dwa całkiem różne sposoby. Wszystko tutaj zależy, jak bardzo się lubisz z tym tematem i czy tutaj wszystko dla ciebie jest ok. I no, ciężko jest rysować wykresy, jak się nie wie, w którym momencie co się odbija, czy o ile się przenosi, tak, że jak tutaj mam napisane minus 2 przy x, to znaczy, że mam jechać w prawo o 2, a tu za wykres mam minus 1, czyli jadę 1 w dół. Tak samo tu.
minus 2 to w prawo tam, ale to była już jedynka. No to jadę 1 do góry. I tak, jeśli masz z tym problemy, to proszę Ciebie, uzupełnij to. Ja Tobie tu teraz zostawię dużo fajnych rzeczy, fajnych materiałów. Ten temat jest naprawdę przyjemny i co najważniejsze, jak się nauczysz tego raz, ułożysz sobie to w głowie, to jak będziesz mieć logarytmy, funkcję trygonometryczną, jakiekolwiek wykresy i tam będzie wartość bezwzględna. Taka albo taka. No nie, czyli na przykład będzie logarytm z x taki, albo będzie logarytm taki, to ty wiesz, co masz zrobić. No i tyle. Tutaj nic więcej już tobie nie jestem w stanie dodać, więc dzięki za twoją uwagę i do usłyszenia. Czekaj, bo próbuję wyjść.